Dzień dobry, witam Państwa, Weronika Kasza, dzisiaj gość obiektywu z Jasła. Z nami jest Pan Henryk Rak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle. Dzień dobry, witam Państwa, widzów obiektywu, telewizji Obiektyw w Krośnie i w Jaśle. O sporcie mówimy, ale też mamy wakacje, też w wakacje myślę, że chętnie wszyscy uprawiamy sport, natomiast proszę powiedzieć widzom, jakie macie Państwo plany, jeśli chodzi o taki kulturalny kalendarz miasta, jakie atrakcje przygotowaliście dla mieszkańców? Atrakcjami, którymi serwujemy naszych mieszkańców, są czwartkowe spotkania dla dzieci. Są to spotkania organizowane na osiedlach przez Jasielski Dom Kultury, gdzie lokalni artyści zaprzyjaźnionych, nasi artyści wystawiają swoje scenki dla dzieci, bawią nasze dzieci. Natomiast w tym roku tą ofertę poszerzamy jeszcze o wakacyjne kino, które będzie cztery razy, dwa dni będą w miesiącu lipcu, dwa dni w miesiącu sierpniu na ulicy Kwiatowej, gdzie w plenerze będzie można oglądać filmy, będzie bezpłatny dowóz na ten spektakl kinowy. Będą leżaki, gdzie w plenerze po raz pierwszy w Jaśle kino plenerowe zagości na ulicy Kwiatowej. Serdecznie z tego miejsca chcę zaprosić naszych mieszkańców i gości oraz tych, którzy mogą się włączyć w to poprzez telewizję Obiektyw. Panie Przewodniczący, to są takie wspaniałe elementy tego kulturalnego kalendarza, ale takim najważniejszym punktem to są chyba te Dni Wina, które końcem sierpnia będą w Jaśle organizowane już po raz 11. Tak, proszę Państwa, już w tym momencie z tego miejsca, z naszego pięknego rynku jasielskiego w otoczeniu odrestaurowanych kamiczek chciałem w imieniu organizatorów, to jest Jasielskiego Domu Kultury, Urzędu Miasta pod egidą pana burmistrza Pabiana oraz Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy Winą Pro Kultura zaprosić Państwa w ostatni weekend, to jest 27-28 sierpnia, na nasz rynek, gdzie będą 11 Międzynarodowe Dni Wina. Z okazji tych dni wina będą gościć u nas wspaniali wystawcy, którzy producenci wina. My zapraszamy wszystkich miłośników wina, zapraszamy też wszystkich pasjonatów winiarstwa. Po raz 11 będziemy mieli możliwość, Państwo będą mieli możliwość gustować wspaniałe potrawy kulinarne, które będą przy okazji tych dni wina, a także degustować te wspaniałe wina polskie, które będą wystawiane w ogródku winnym. Przy okazji tych dni wina zapraszamy Państwa na bogatą ofertę, którą będzie prezentować nasz Jasielski Dom Kultury. Będzie to oferta Grupy Wyszehradzkiej, będą to występy artystów z naszych zaprzyjaźnionych miast z państw wyszehradzkich i tak Czechy reprezentować będzie miasto Chodonin, Ukrainę miasto Sambor, natomiast Słowację reprezentować będą zespoły z miast Bardiejowa, Wranowa na Toplu, Humennego, Liptowskiego Mikulasza. Natomiast Węgry reprezentować będzie miasto Szarospotok. Będzie to oferta bogata, kulturalna, będzie jazzowo, rockowo i folkowo. Także każdy w różnym przekroju wiekowym będzie mógł skorzystać z tej oferty. Będą występy dla dzieci, dla młodzieży. Każdy znajdzie dla siebie jakiś tam swój produkt, którym będzie się mógł cieszyć, będzie mógł podziwiać na naszym rynku. Z tego miejsca jeszcze chciałem zaprosić w imieniu organizatorów, jakimi są Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy Winą Pro Kultura, na dni otwartych winnic od środy do piątku, czyli od 24 do 26, będzie można wstąpić do zaprzyjaźnionych winnic, będzie można skorzystać z produktów, jakie produkują te winnice, będzie można porozmawiać o winiarstwie, będzie porozmawiać o problemach naszych winiarzy. Także Jasielskie Stowarzyszenie Winą Pro Kultura organizuje po raz trzeci konkurs win polskich. Ten konkurs organizowany jest od 2014 roku. W tym konkursie uczestniczą wina polskie zgłoszone do tego konkursu i tutaj jest dynamicznie, rozwija się ten konkurs. I tak w 2014 roku w konkursie uczestniczyło ponad 67 win. Już w 2015 było tych win ponad 96, a w tym roku liczymy na to, że będzie grubo ponad 120 win. I te wina są oceniane przez najlepszych polskich sommelierów z najlepszej grupy i są oceniane w ciemno, więc tutaj nie ma podejrzenia, że ktoś jest preferowany. I te wina będą mogli Państwo skorzystać w naszym pawilonie Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy. Będą mogli degustować już w sobotę, czyli będzie co degustować, ponad 100 win, będzie bogata oferta.
I jeszcze w sobotę organizujemy konkurs, przepraszam, warsztaty winne, gdzie można będzie skorzystać z dorad sommelierów, gdzie sommelierzy będą nas uczyć rozpoznawać różne smaki. I w tym dniu też będzie się odbywał konkurs wina jasielskie Reszta Świata. I tutaj wracając do historii, w 2014 roku zwyciężyły wina jasielskie, w 2015 był remis. Liczymy na to, że piękne, wspaniałe wina jasielskie zwyciężą w tym roku. I tutaj też jest bardzo obiektywne ocenianie, ponieważ uczestnicy warsztatów oceniają te wina w ciemno, nie wiedząc skąd te wina pochodzą, więc już po tej punktacji dowiadują się, że są wina z jakich krajów. A spoza naszego kraju są wina z wysokiej półki, więc nie możemy się wstydzić. Te wina są bardzo dobre. Te wina chcemy polecać naszym turystom, naszym enoturystom i wszystkim, którzy będą odwiedzać w tych dniach miasto Jasło. Jeszcze raz z tego miejsca chciałem Państwa zaprosić w ostatni weekend. To jest 27-28 sierpnia. Bądźcie Państwo z nami, przychodźcie na rynek, korzystajcie z naszej oferty. Będzie to dla nas miłe, że możemy Wam dać ten produkt w postaci win z całej Polski i w postaci wspaniałych regionalnych wyrobów kulinarnych. Panie Przewodniczący, wspaniały program, wspaniałe atrakcje. Po raz 11 te Międzynarodowe Dni Wina się odbywają i mówił Pan też o tych jasielskich produktach, o tych jasielskich winnicach. Przypomnijmy krótko, skąd się w ogóle wzięła ta tradycja w Jaśle, winnic i produkcji wina. Jeszcze wracając, w tej chwili poszerzyliśmy tę ofertę o założenie winnicy jasielskiej, winnicy miejskiej, która będzie już za 2-3 lata serwować to wino nasze jasielskie miejskie. Natomiast tradycja skąd się wzięła? Już w 1980 roku pasjonat winiarstwa, pan Myśliwiec, sprowadził do Jasła sadzonki winorośli i o tą zaczęła się tu jak gdyby historia tego polskiego winiarstwa. I ta oferta jednego pasjonata rozszerzyła się na kilkadziesiąt winnic, bo w tej chwili w naszym stowarzyszeniu, Jasielskim Stowarzyszeniu Winiarzy Winoprokultura jest ponad 20 winiarzy. Są to winiarze dużoobszarowi, mający 2-3 hektary, ale są to też takie winnice w pigułce w granicach 10 arów, bo takie przeważają. I ci pasjonaci z roku na rok poszerzają swoją ofertę, a stowarzyszenie ma zadanie jak gdyby zorganizować współpracę między tymi winiarzami, pomoc wzajemną, wzajemne przekazywanie sobie wiedzy. I to pasjonowanie się tym winem to jest tak gdyby hobby, no jest to jak gdyby jeszcze inny sposób na poszerzenie tej swojej oferty zawodowej, na wzbogacenie tej oferty, stworzenie dobrego wina, z którym można poczęstować znajomych, można się podzielić tą wiedzą z winiarzami i zaprosić do tego turystów, enoturystów, którzy odwiedzają to miasto. Stąd to pasjonowanie i to winiarstwo jednak rozwija się na naszym Podkarpaciu, bo my mówimy tutaj o naszej pigułce, o naszym powiecie jasielskim, gdzie tych winni jest ponad 20. W naszym stowarzyszeniu są też winiarze spoza regionu jasielskiego, są z Dębicy, są z Pilsna. Jest nawet winiarz, który ma swoje nasadzenia, który mieszka w Olsztynie, pod Częstochową i też należy do naszego stowarzyszenia. A nad naszym stowarzyszeniem, jak gdyby takim nadrzędnym produktem jest Podkarpackie Stowarzyszenie Winiarzy, gdzie skupia winiarzy z całego Podkarpacia. No w tej chwili borykamy się z problemem legalności, dopuszczenia tego wina do sprzedaży. Jest to dosyć trudna droga i dlatego rola stowarzyszeń, rola tych ludzi dobrych woli, żeby lobbować u naszych ustawodawców, ażeby te przepisy były w miarę minimalne przepisy, ale które pozwalałyby przy tych niewielkich ilościach sprzedawać poza tą taką sferą mocno urzędową. I tutaj jest zabieganie u naszych parlamentarzystów, w naszym Sejmie i spotkania po prostu, żeby tą ustawę napisać, żeby można tak jak w innych krajach, czy na Węgrzech, czy na Słowacji, sprzedawać ten produkt bezpośrednio w winnicy, bez wielkich obostrzeń fiskalnych. Takim legalnym produktem chyba będzie też to wino miejskie, prawda, które w tej miejskiej winnicy będzie produkowane, mówił Pan, za 2-3 lata. W ogóle jak się udało przekonać radnych do tego, Panie Przewodniczący, żeby oni się zgodzili na taki sposób promocji?
to wydaje mi się, że to jest odwaga pana burmistrza, który jest człowiekiem takim bardzo przebojowym i on widząc to, że mamy w tą strategię wpisano winne klimaty, no zdecydował się na to, że taką winnicę założyć. Będzie to produkt, będzie to winnica, która będzie pokazywać, jak gdyby poszerzać ofertę naszego miasta, niebogatą turystyczną, ale ta oferta jest poprzez władze miejskie zwiększana. Tutaj nie trzeba było przekonywać, tu odwaga pana burmistrza spowodowała to, że ta winnica jest. Myślę, że za 3 lata już będziemy mogli podziwiać ten produkt. No, będzie to się odbywało na zasadzie dzierżawy, czyli któryś z winiarzy mających legalną sprzedaż będzie wytwarzał to wino i będzie spisana umowa, w jakim procencie będzie można tą ilość wina na potrzeby miejskie no, przekazać. O ile się nie mylę, to będzie szczep jutrzenka, tak? Tam są różne szczepy, proszę Państwa. Jutrzenka to jest jak gdyby szczep tutaj lokalny, stworzony na potrzeby tutaj naszego jasielskiego winiarstwa przez pana myśliwca. To jest dziecko pana myśliwca, natomiast tam są różne szczepy, więc i są sejwale, są jest szczep rondo, jest regent. Także to, co pani wspomniała, jutrzenka to jest jak gdyby dodatek do koszuli. Jest to bardzo aromatyczne wino, które dodaje się do kuparzu, do tych podstawowych win. Jest to wino białe, o mocnym aromacie. Samo w sobie jest bardzo dobre, natomiast bardzo dobrze no, tutaj współpracuje z kuparzem, chociażby z takim jak Sejwal, jak Bianka, wino białe. Wino białe. Możemy o tych winach i o tych winnych klimatach, wiesz, o tym klimacie Jasła do winnic, do wytwarzania wina rozmawiać bardzo długo. Wróćmy jeszcze do tych dni wina, zaprośmy jeszcze raz naszych widzów, tych, którzy będą chcieli przyjechać do Jasła. I co, widzimy się wszyscy chyba w sierpniu. Tak jest. Jeszcze raz z tego miejsca zapraszam wszystkich, którzy oglądają telewizję Obiektyw, ci, którzy poprzez internet korzystają z telewizji Obiektyw, przyjeżdżajcie w ostatni weekend sierpnia do Jasła. Zapraszamy, pokażemy wam wspaniałą ofertę win jasielskich, win polskich, wyśmienitych win. Jeszcze tak dygresję taką malutką, ponieważ w tej chwili bardzo mocno są lobbowane wina polskie, chociażby pan prezydent Duda podczas szczytu NATO serwował tutaj wina polskie z winnicy pana Turnała i winnicy Mierzęcin. Gwarantuję państwu, że nasze jasielskie wina są bardzo dobre, są nawet lepsze od tamtych win, bo mają tradycję. To jest 20-kilkuletnia tradycja. Nasi producenci bardzo dużo pasji w to wino wkładają, to jest wino z pasją dla pasjonatów. Jeszcze raz zapraszam wszystkich państwa, wszystkich gości, wszystkich enoturystów, którzy w tych dniach, ostatni weekend sierpnia będą w Jaśle. Przyjdźcie do nas, bądźcie z nami, skorzystajcie z tej oferty, skorzystajcie z wspaniałych win produkowanych przez pasjonatów winiarstwa w Jaśle. Drodzy Państwo, jak widać w Jaśle jest zdecydowanie co robić, warto do Jasła przyjechać, jest klimat do sportu, jest klimat do odpoczynku, jest klimat do tego, żeby się dobrze bawić. Zapraszamy do Jasła, zwłaszcza w ten ostatni weekend sierpnia na Dni Wina, międzynarodowe 11 Dni Wina, 27-28 sierpnia. Zapraszamy wszyscy, pozdrawiamy serdecznie, to był gość Obiektywu i naszym gościem był dzisiaj pan przewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle, pan Henryk Rak. Dziękuję i zapraszam serdecznie.